No siema, dzisiaj rozpakujemy długo wyczekiwanego Celebration Deluxe Pin Collection. W składzie chodzi m.in. ulotka na wpisach Pokémon VX. Ja takie Pokémony pamiętam za dzieciaka. Z czego co wiem, mam przynajmniej dwa takie typy. No i jest oczywiście sama promo karta Zecian X. I jeszcze wyglądająca tak, jakby to była epoka Diamond and Pearl. No i słodki pin z Pikachu oraz 6 boosterów. No i mamy aż 4 Celebration. Mamy jednego Wind Voltage i Chilling Rain, który będzie na osobnym TikTok. Zekrom, bardzo fajny. What the fuck? Nie wierzę. Czy myśmy zdobyli Venusaurla w pierwszej edycji? Pierwsza paczka już sukces duży. Oraz mamy takiego słodkiego Pikachu. No, Xenex, Growdown, uhoho, Dark Gruz, no, zajebiste karty jak na razie się trafiają i surfujący Pikachu, o jaki zajebisty, jaki słodziak. Znowu Reshiram, mamy już ładną, piękną Lugię, o, Klefa z 2000, o, reprint i mamy Lula, na. Kosmeon mamy, znowu Reshiram, mamy już do 3 razy sztuka. Groudon Team Magma! Znowu mamy piękny reprint Groudona i Solgaleo. Ostatnią paczką jest oczywiście Wind Voltage. Nessa. Co dalej? Kroko, bardzo lubię tego Pokemona. Eevee. Wubat. A Kruda, no mi się to udało zdobyć w tych Battle Starsach. Sedot, Fanfi, a mamy Reverse Legal Staff oraz Lugia Holorer. Chilling Rain, tak jak mówię, zostawimy na osobno, bo poszukuję tam Gengara, przynajmniej Holorera. I zobaczymy, co w niej jest. W międzyczasie, jeśli chodzi o bez złączenia w Chilling Rain, no, całe dropy są na wysokim poziomie. No może poza Wind Voltage, ale swoją drogą ta Hololugia jest po prostu przepiękna. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Zostawcie followa, żeby być na bieżąco z poszukiwaniami Gengara i resztą kontentu. Cześć!